Epoka tak zwanych wikingów, morskich kupców i piratów rodem z mroźnej Skandynawii doczekała się licznych przedstawień na dużym i mniejszym ekranie. Szczególnie ostatnia dekada zaowocowała licznymi produkcjami, w większości serialami starającymi się zbić profity na sukcesie produkcji o wielce pomysłowym tytule – Wikingowie. Później mieliśmy jeszcze Upadek Królestwa i Wikingów Valhalla, żeby wymienić najpopularniejsze produkcje. A na fali trendu wschodnich animacji powstała nawet Vinland Saga. Wszystkie te wielosezonowe tasiemce łączą w sobie niemal zupełne lekceważenie dla realiów epoki, w jakiej zostały osadzone. Pomimo wartkiej akcji, niejednokrotnie ciekawych bohaterów czy dopracowanych kwestii technicznych, nie sposób traktować ich inaczej, aniżeli prostej rozrywki, nie mającej wiele wspólnego z historią. Stroje, uzbrojenie, motywacje i realia życia prezentowane w tych produkcjach były na podobnym, a często nawet gorszym poziomie aniżeli w słynnych niegdyś Wikingach z Kirkiem Douglasem z 1958 roku. W swoim czasie świetnym filmie przygodowym aspirującym do miana kina historycznego. Film Richarda Fleischera przez kilka dekad był jedyną wysokobudżetową, pełnometrażową produkcją kinową o skandynawskich piratach, która mogła pochwalić się gwiazdorską obsadą, rozmachem i w swoim czasie dość dużą zgodnością ze stanem wiedzy o epoce, w której była osadzona. Pod pewnymi względami był nawet lepiej zrealizowany aniżeli nowsze produkcje. Mam tutaj na myśli chociażby użycie kolczug, no i hełmów, które biedne bo biedne, ale i tak wyglądały o niebo lepiej niż wszystko to, co miał na sobie Ragnar Lothbrok w Wikingach. Od końca lat 50. świat ruszył do przodu, a nasza wiedza o wczesnośredniowiecznej Europie jest dzisiaj na poziomie nieporównywalnie bardziej zaawansowanym aniżeli wtedy. W 2022 roku wreszcie doczekaliśmy się produkcji, która może nie jest rekonstrukcją, ale dosyć wnikliwym przedstawieniem świata wczesnośredniowiecznych Skandynawów. The Northman Roberta Eggersa jest naszym zdaniem najlepszym w historii kinematografii filmem podejmującym temat epoki Wikingów. Naturalnie, nie jest to film idealny. Ma swoje słabości i pewne absurdy, które postaramy się wymienić. W tym odcinku Mrocznych Wieków uzasadnimy, dlaczego The Northman jest tym, za co go uważamy. Najlepszym filmem o Wikingach i swoistym hołdem oddanym całej kulturze, w ramach której egzystowali. Nie będziemy szczegółowo recytować fabuły, zajmiemy się analizą samej produkcji. Będą liczne spoilery. Film rozgrywa się w latach 895-915, a więc w samym środku epoki zwanej umownie epoką Wikingów. Jest to okres w historii, który w podręcznikach rozciąga się dość umownie pomiędzy VIII a XI wiekiem. Akcja filmu rozgrywa się w trzech lokacjach, szczególnie podatnych na aktywność skandynawskich osadników, kupców i piratów. Są to Norwegia, Ruś oraz Islandia. Fabuła jest bardzo luźno oparta na sadze o Amlecie, którą możecie znaleźć w trzeciej i czwartej księdze Gesta Danorum autorstwa duńskiego kronikarza Saxo Grammatica. Zapewne większość z Was już wie, że ta krótka opowieść o duńskim księciu stała się również główną inspiracją dla znacznie bardziej znanego Hamleta, bohatera tragedii Williama Szekspira. Scenarzyści Northmana zaczerpnęli pewne inspiracje z oryginału, ale na szczęście nie byli mu stuprocentowo wierni. Podobnie zresztą jak Szekspir. Saga w oryginale rozgrywa się w Danii oraz na Wyspach Brytyjskich. Amlet stara się pomścić śmierć ojca Aurvandila, zabitego przez podstępnego wuja Fangona. W międzyczasie żeni się najpierw z księżniczką Brytów, a następnie z królową Szkotów, udając jednocześnie szaleńca. W omawianym dzisiaj filmie akcja przeniesiona jest do Norwegii, gdzie ojciec Amleta jest jednym z dość licznych wówczas królów morza, czyli ni mniej, ni więcej watażków rządzących niewielkimi domenami. Aurvandil żyje z wojen i rabunku, o czym dowiadujemy się na samym początku. Jest przedstawicielem ostatniego pokolenia niezależnych, lokalnych władców, gdyż w tym czasie Norwegia ulega stopniowemu, lecz bezwzględnemu zjednoczeniu pod berłem pierwszego króla tego kraju, Haralda, zwanego Pięknowłosym. Jednak ojciec Amleta tego nie doczeka, bowiem ginie zdradziecko zamordowany przez swojego brata, Fjölnira, który nie cieszy się zbyt długo władzą, gdyż, jak dowiadujemy się w drugim akcie filmu, zostaje wygnany z królestwa właśnie przez Haralda Pięknowłosego.
Film jest dobrze osadzony w historii, gdyż bitwa w Harpsfjordzie, która była decydującym zwycięstwem Haralda, miała miejsce pomiędzy 872 a 900 rokiem. Badacze nie mają pewności co do ostatecznej daty. Twórcy filmu najwyraźniej przyjęli więc tę drugą, która swoją drogą jest bardziej wiarygodna. Zwycięstwo Haralda zaowocowało dużymi zmianami w całej Norwegii, w której lokalni władcy musieli albo uznać jego zwierzchnictwo, albo udać się na wygnanie. Najczęściej na Wyspy Brytyjskie bądź do Islandii. Śmierć Aurvandila w 895 i wygnanie Fjölnira kilka lub nawet kilkanaście lat później zgrabnie wpisuje się w wydarzenia historyczne. Fjölnir razem z rodziną i poplecznikami udaje się na Islandię, która pomiędzy 870 a 930 rokiem przeżywała okres znany jako Landnám, czyli po prostu zasiedlenie przez przybyszów głównie ze Skandynawii. Wielu z nich, podobnie jak Fjölnir, uciekało przed tyranią Haralda, o której wspominają liczne islandzkie sagi, jak choćby te opowiadające o Egilu bądź Grettirze. Sceny rozgrywające się na wyspie Kruków wymagają nieco dłuższej analizy. Wjazd Aurvandila na czele jego oddziałów do osady pozwala nam obejrzeć wzniesioną w całości na potrzeby filmu, realistycznie odtworzoną skandynawską osadę z takimi detalami jak drewniane trakty, zapobiegające brodzeniu w błocie po kostki, czy biegnące wokół nich rowy melioracyjne odprowadzające nadmiar wody. Na szczycie osady góruje wielka hala władcy, w której odbędzie się uczta powitalna króla Aurvandila. Podczas jego przejazdu widzimy, jak poddani oddają mu hołd, niejednokrotnie tytułując go dawcą pierścieni. Jest to tytuł równoznaczny z władcą, królem czy panem. W tradycji germańskiej, do której oczywiście zaliczają się Skandynawowie, władca operował na czele zaufanej drużyny, której członkowie byli mu winni lojalność, ale nie bezinteresowną. Wódz był zobowiązany do hojności i oczekiwano od niego szczodrego rozdawania darów dla jego popleczników. Jednym z najpopularniejszych wyrazów uznania były właśnie drogocenne pierścienie. Podczas pierwszych scen w hali widzimy nawet kilku mężczyzn ostentacyjnie demonstrujących takie duże pierścienie, które mogli nosić m.in. na szyi bądź ramieniu. Są to pierścienie, które otrzymali od Aurvandila. Scena uczty jest ciekawa z kilku innych powodów. Przede wszystkim realistycznie odtworzono oświetlenie, z jakiego wtedy korzystano. W budynku tego typu największa ilość światła i ciepła była generowana przez podłużne palenisko biegnące w samym środku hali. To właśnie w tym miejscu zbierali się wieczorem ludzie, aby jeść, dyskutować, a finalnie także spać wokół podłużnego ogniska. Aby zapobiec pożarom, unikano palenia świec, lampionów czy innych ognisk w okolicy drewnianych ścian. Sam działając kilka lat w rekonstrukcji historycznej, przeżyłem raz pożar drewnianej chaty wywołanej właśnie przez świeczkę przytwierdzoną do ściany. Na szczęście była to chata, w której spali sąsiedzi. Dlatego w pomieszczeniach panował półmrok, a w chatach często było duszno. Sagi niejednokrotnie wspominają o ludziach opuszczających zadymione wnętrza celem przewietrzenia się. Jednym z konsultantów historycznych pracujących na planie Northmana był Neil Price, wybitny znawca epoki i autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Wnętrza budynków wyraźnie są oparte na opisach życia codziennego, jakie znajdziecie chociażby w Children of Ash and Elm tego autora. Sama zastawa stołów może zaskakiwać ludzi przywykłych do przedstawiania średniowiecznych uczt jako festiwalu pijatyki i rozpasania odbywającego się przy stołach zasłanych mięsiwem. Cóż, tak nie było. Przede wszystkim w hali panował porządek i ścisła hierarchia. Jedzenia zaś wcale nie było tak dużo, jak nam się wydaje. W świecie bez konserwantów, sztucznych nawozów i żywności modyfikowanej genetycznie w laboratoriach, przechowywanie pożywienia wcale nie należało do prostych zadań. W szczególności dotyczyło to mięsa. Zwierzęta hodowlane, szczególnie konie, krowy i świnie, były znacznie mniejsze od tych, jakie znamy dzisiaj. Świnie z kolei bardziej przypominały dzisiejsze dziki, o czym świadczą liczne przedstawienia ikonograficzne z tamtego okresu. Niestety bez użycia CGI nie sposób dzisiaj przedstawić wiernie nawet ówczesnych zwierząt gospodarskich. Tak czy inaczej, scena uczty jest zaskakująco rozsądna poprzez skromność tego, co widzimy na stołach.
niewiele tam pożywienia, a to co jest, znajduje się głównie w pojemnikach wykonanych z drewna bądź rogu. Podczas uroczystości w hali Aurvandil wręcza synowi naszyjnik, zdarty prawdopodobnie z martwego ciała jakiegoś obcego księcia. W dużym zbliżeniu możemy zorientować się, że głównym elementem tego preciozum jest arabska moneta, srebrny dirhem. We wczesnym średniowieczu tego typu monety zalewały wręcz północną Europę i na dzień dzisiejszy archeolodzy znaleźli znacznie więcej tego typu dirhemów właśnie w tej części świata, aniżeli na samym Bliskim Wschodzie, gdzie były odlewane. Srebrne dirhemy trafiały na północ w zamian za niewolników, futra i towary leśne, jak wosk czy miód. Skandynawowie wykazywali dużą skłonność do synkretyzmu, a w ich grobach często znajdujemy elementy pochodzące z innych kultur, które często przerabiali i używali jako biżuterię. Amlet przez 20 lat będzie nosił na szyi niczym najcenniejszy skarb dirhem z jakiejś abbasyckiej mennicy zawierający około 3 gramy srebra. Dirhem był drobną monetą, więc atencja, jaką przywiązywał do niego Amlet, mogłaby wzbudzić uśmiech politowania u arabskiego kupca. Podczas uczty dochodzi do standardowej już w takich sytuacjach sceny toastów i picia z rogów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w większości filmów te sceny traktuje się po macoszemu. W kulturze germańskich drużyn w halach panowała ścisła hierarchia oraz porządek, bardzo drobiazgowo opisany chociażby przez Michaela J. Enrighta w jego książce Lady with a Meat Cup. Gdy do hali wchodzi brat króla, Fjölnir, dochodzimy do momentu, gdy ktoś musi mu podać naczynie z trunkiem. Widząc ten moment po raz pierwszy w kinie, czekałem na to, kto wręczy mu ten kielich czy róg. Niewolnica, jego brat, czy może małżonka Aurvandila, Gudrun. Zgodnie z tradycjami, to właśnie małżonka władcy wręczała trunek najdostojniejszym gościom, co było dla nich wielkim zaszczytem. I tak samo w Norfmanie widzimy, że to Gudrun wręcza róg Fjölnirowi. W tym momencie byłem już w miarę spokojny o to, co zobaczę później na ekranie. Ktoś zrobił research. Scena wręczania przez bogato ubraną kobietę rogu z miodem wojownikowi nadjeżdżającemu w jej kierunku na koniu jest częstym motywem twórczości skandynawskich artystów. Ten akt pojawia się dość często na kamieniach, jak na przykład ten Stjängvide, gdzie kobieta, być może walkiria, wręcza podobny róg do picia jeźdźcowi na ośmionogim koniu. Zapewne jest nim Odyn na Sleipnirze. Podobnie Aurvandil, wjeżdżający do hali na swoim rumaku, jest niczym wszechwładny Odyn, patron króla Hrafnsey. Postać Gudrun i jej historia, którą poznajemy pobieżnie w trakcie filmu, ma swój odpowiednik w Wilfjau, małżonce Hrodgara, władcy legendarnej hali Heorot, jednego z bohaterów anglosaskiego poematu Beowulf. Lingwiści nie są zgodni co do znaczenia imienia Wilfjau, ale często spotyka się sugestie, że znaczyło ono cudzoziemską bądź walijską niewolnicę. Dziwne imię dla kobiety o tak wysokim statusie. Cóż, królowa Gudrun, jak dowiadujemy się z filmu, również jest niewolnicą pojmaną gdzieś w obcym kraju. Kobieta była nałożnicą Aurvandila, ten zaś ożenił się z nią tylko dlatego, że urodziła mu syna. Biżuteria noszona przez Gudrun nie pochodzi z Norwegii, lecz rejonu dzisiejszej Finlandii bądź państw bałtyckich, a to dodatkowy argument za jej wschodnim, ugrofińskim bądź bałtyckim pochodzeniem. Po uczcie król razem z synem udają się do pobliskiej świątyni, w której podziemiach odbędą rytuał inicjacyjny, akt, który będzie miał olbrzymi wpływ na przyszłe życie chłopca. Sama świątynia jest wzorowana na Stavkirke, średniowiecznych kościołach słupowych ze Skandynawii, których część liczy już nawet 800 lat, jak kościół z Jurnes. Kościoły te były często kolejnym przykładem synkretyzmu, gdy rdzenna sztuka i styl architektoniczny służyły do budowania kościołów, często na miejscu dawnych świątyń. Rekonstrukcje tamtego budynku są hipotetyczne, ale łącząc je z pisemnymi relacjami Adama z Bremy o świątyni z Uppsali, domniemaną pogańską świątynią z Upakry
oraz późniejszymi średniowiecznymi chrześcijańskimi kościołami klepkowymi budowanymi w Skandynawii, twórcy stworzyli taką pogańską świątynię. Jest to projekt oparty na solidnych podstawach, ale w pewnym stopniu hipotetyczny. Podczas rytuału inicjacyjnego, w którym ojciec i syn piją krew, wyjąc niczym wilki, mamy kilka odniesień do sag oraz innych dzieł literackich. Aurvandil dosłownie cytuje pierwsze wersy Havamal, pieśni najwyższego przypisywanej Odynowi. Ranny król ostrzega syna przed niebezpieczeństwami czyhającymi na niego na każdym kroku. Powinien oglądać się, przekraczając każdy próg, gdyż za nim w półmroku może czaić się wróg bądź inne niebezpieczeństwo. Inicjacja jest pełna dziwnych, onirycznych wizji. Proceder włącza chłopca do świata mężczyzn wojowników. W jego trakcie młodzieniec przysięga pomścić ojca w przypadku jego śmierci, która, jak się okaże, nastąpi szybciej, niż się jej pewnie spodziewał. Cała ceremonia odbywa się w świątyni poświęconej Odynowi, naczelnemu bóstwu nordyckiego panteonu, przynajmniej w epoce wikingów. Stąd tak bardzo do całości pasuje wspomniany wcześniej fragment Havamal, recytowany przez Aurvandila. Odyn współcześnie bywa rozpatrywany jako odpowiednik chrześcijańskiego boga, dobry, lecz surowy ojciec. Jednak źródła wskazują nam Odyna jako boga nieszablonowego, przebiegłego, zdradzieckiego, łamiącego przyjęte prawa i zwyczaje, pragnącego wiedzy i zazdrośnie pilnującego swojej władzy. Jest patronem władców, podróżników, bractw wojowników i ludzi ogarniętych szałem, a także poetów. Wśród towarzyszących mu zwierząt najczęściej wymienia się dwa kruki, Hugina i Munina, czyli myśl i pamięć, które donoszą mu wieści z wszystkich dziewięciu światów. Dlatego też w trakcie filmu co chwilę zobaczymy te zwierzęta, czasem interweniujące grupowo, pomagając głównemu bohaterowi w wypełnieniu jego przeznaczenia. Bo Northman jest właśnie filmem o nieuchronności przeznaczenia, co zresztą wspaniale rezonuje z tym, jak ówcześni postrzegali to pojęcie. Odyn, jak wiemy, szykuje się do morderczej walki z siłami zła, do której ma dojść w trakcie Ragnaroku. Dlatego zbiera w swojej hali Valhyll zastępy najlepszych wojowników, poległych podczas walki z bronią w ręku. Pomagają mu w tym demoniczne walkirie, a jak zobaczymy później, jedna z nich pojawia się nawet w filmie. Wrócę do tego tematu później. Pomimo, że Northman jest kinem historycznym, reżyser pozwala sobie na uwzględnienie sporadycznie skandynawskiej mitologii. Tworzy to już całkiem typową dla filmów Eggersa oniryczną atmosferę. Jakby tylnymi drzwiami wpuszcza na plan nadprzyrodzone moce, nie wyjaśniając do końca, czy mamy do czynienia z majakami głównego bohatera, czy też z realnymi interwencjami z innego świata. Magiczne wizje, jakie towarzyszą Amletowi, mogą mieć podłoże psychologiczne. Być może przesiąknięty religijnością mężczyzna doznaje urojeń. Być może zaś są wizjami rzeczywistości zsyłanymi przez Odyna. Możliwe zaś, że przebiegły Bóg bezdusznie wykorzystuje nieszczęśnika i mami go, aby zrealizować swój plan, w którym ten wojownik ma po prostu zginąć podczas rytualnego pojedynku na szczycie aktywnego wulkanu, a następnie trafić do Valhyll, gdzie razem z podobnymi sobie zabijakami będzie czekał na dzień ostatecznej bitwy. Odyn bowiem nie wahał się uśmiercić godnego wojownika, by ten zasilił szeregi jego armii. Oczywiście warto tutaj wspomnieć, że staroskandynawskie wyobrażenia zaświatów były bardzo złożone i dość chaotyczne. Współczesne ich postrzeganie zostało również wypaczone przez rozpatrywanie ich z punktu widzenia religii chrześcijańskiej. Valhyll nie był jednoznacznym rajem, a Hel nie było tożsame z krainą wiecznego cierpienia. Dodatkowo film kompletnie pomija udział bogini Freji w przyjmowaniu poległych wojowników. W zasadzie to Freja miała prawo pierwszeństwa w wyborze poległych herosów, którzy trafiali do Sesrum Niru, odpowiednika Valhyll. Jest bardziej prawdopodobne, że Amlet trafiłby pod skrzydła Freji aniżeli Odyna, ale jest to jedynie przypuszczenie. Northman jest bodajże pierwszym filmem, w którym twórcy używają poprawnej nazwy hali Odyna, Valhyll, nie zaś XIX-wiecznego, błędnego, wiktoriańskiego tworu, jakim jest Valhalla. Tak ochoczo wykrzykiwana we wszystkich poprzednich dziełach o wikingach,
która niestety zbyt mocno zakorzeniła się w naszej popkulturze. Pierwszy akt filmu kończy scena zasadzki, jaką zdradziecki brat Aurvandila, Fjölnir, organizuje na władcę Hrafnsey. Tutaj widzimy to, co w zasadzie będzie towarzyszyć nam przez ponad 2 godziny. Bardzo mocne inspiracje Conanem Barbarzyńcą z Arnoldem Schwarzeneggerem. Scena zasadzki na ojca Hamleta jest jednak także istotna z innego powodu. Przede wszystkim w typowej hollywoodzkiej produkcji ginący heros miałby możliwość wysłać na tamten świat przynajmniej kilku oprawców, którzy zapewne bezmyślnie atakowaliby go pojedynczo. Jeden po drugim, oczywiście uzbrojeni w miecze bądź krótką broń drzewcową. Tymczasem zamach na króla wygląda jak polowanie na dużego zwierza, tura lub niedźwiedzia. Oprawcy najpierw ostrzeliwują go z łuków, po czym otaczają zaskoczonego władcę, utrzymując go w bezpiecznym dystansie włóczniami. Dzięki temu są w stanie wyeliminować przeciwnika, nie ponosząc żadnych strat. Cała uwaga napastników skupia się na groźnym przeciwniku, stąd młody Hamlet może przemknąć się do pobliskiego lasu, gdzie obserwuje walkę. Co ciekawe, bardzo podobna scena ma miejsce w sadze o Egilu, gdzie syn głównego bohatera sagi, Thorstein, zostaje podczas podróży napadnięty przez zaprzysięgłego wroga Steinara. Thorstein, podobnie jak Aurvandil, krzyczy do swojego syna Grima, aby skrył się w pobliskim lesie, a sam bierze na siebie główny ciężar walki. Northman całkiem realistycznie przedstawia stosunek uzbrojenia używanego w średniowieczu, w którym to włócznia była dominującym narzędziem do zadawania śmierci. Niezwykle skutecznym, a przy tym stosunkowo tanim. Miecze, zwykle dominujące w produkcjach filmowych, były nie tylko bronią, ale i symbolem statusu. Droższe, stąd nie występowały tak często w rynsztunku bojowym. Większość wojowników posługiwałaby się włócznią czy prostym toporem. Jest również mało prawdopodobne, aby wielu z nich miało na sobie jakikolwiek pancerz czy hełm. Uzbrojenie z filmu, choć jest znacznie lepiej ukazane niż we wcześniej wspomnianych produkcjach, głównie tych serialowych, to jest tym elementem, do którego najłatwiej się przyczepić. Jeśli chodzi o kwestie kostiumowe. Najlepszą decyzją było zdecydowanie zrezygnowanie niemal w pełni z idiotycznych, ćwiekowanych, skórzanych kombinezonów. Prawie, bowiem w trakcie ataku na ruską wioskę przez parę sekund miga nam wojownik uzbrojony w skórzany pancerz. Na szczęście film dosyć szybko pokazuje praktyczność tego uzbrojenia, a raczej jego brak, i jegomość błyskawicznie pada martwy. Bardziej mierdzi pojawiający się częściej skórzany hełm noszony przez Finra, mężczyznę, którego Hamlet pozbawia nosa. Który, choć kształtem dobrze oddaje wygląd hełmów z tej epoki, to jego skuteczność, a szczególnie mam tu na myśli skórzany nosal, może budzić niemałe wątpliwości, nawet abstrahując od historyczności takiego wynalazku. Jednak w filmie, ku naszej uciesze, możemy zobaczyć na znaczniejszych wojownikach, takich jak Aurvandil, Fjölnir w scenach z Islandii, czy kilku innych drużynnikach obu wyżej wymienionych bohaterów, kolczugi. Ku uciesze, bowiem to właśnie ten pancerz źródła wszelakie ukazują zdecydowanie najczęściej w tym rejonie i okresie. Fjölnir w trakcie zasadzki na swojego brata ma też dokładną replikę hełmu okularowego z Gjermundbu, jedynego hełmu z epoki wikingów, który w Skandynawii zachował się w całości. Co ciekawe, hełm ten zachował się w tak dobrym stanie, najpewniej dzięki temu, że przypadkowo przykrył go wielki gar, który w trakcie pochówku położono obok. A replikę dokładnie tego garnka również zobaczymy w trakcie filmu. Ilość takich smaczków w produkcji wręcz przygniata, choć zapewne wielu hobbystów patrzyło krzywo na sylwetkę Fjölnira ze względu na potężne futro, które ten miał na sobie w tej scenie. To płaszcz ten został wykonany techniką autentyczną dla owych czasów. Vararfeldr. Zatem jest jak najbardziej prawdopodobnym ubiorem. Najgorzej wypada tu pancerz łuskowy wystający spod płaszcza. Choć w Skandynawii mamy znalezione fragmenty 2 pancerzy łuskowych, z Birki i Visby, to nijak mają się one do pancerza pokazanego w filmie, bowiem są to tak zwane lamelki. Pancerze typu wschodniego, który na Skandynawię trafił najpewniej od Rusów czy koczowników. Zbroi Fjölnira znacznie bliżej do pancerzy, które były używane w Bizancjum. Zasięg kontaktów handlowych oraz rabunkowych ekspedycji podejmowanych przez ówczesnych Skandynawów czyni użycie takiej zbroi wątpliwym, ale prawdopodobnym. Wojownik służący w tzw. Grecji, jak często określano Bizancjum, mógł taki pancerz przywieźć do mrocznej ojczyzny.
Skoro w skandynawskich pochówkach odkrywano pawie i figurki Buddy, to i może tego typu pancerz mógł się tam znaleźć, choć wciąż wyglądałby trochę inaczej niż eksponat użyty w filmie. Na wielki plus jednak można zaznaczyć zwierzęce maski, które mają na sobie towarzysze Fjölnira. Tożsame znaleziono w trakcie wykopalisk w osadzie w Heidhabu, a postacie z twarzami zwierząt przewijają się również na kamieniach runicznych. Scena zasadzki jest bardzo dobrze nakręcona, chociaż moim zdaniem w świecie rzeczywistym Aurvandil nie byłby aż tak elokwentny, mając strzałę wbitą w szyję. W międzyczasie, gdzieś pomiędzy 895 a 915 rokiem, główny bohater dorasta jako wiking, członek załogi zajmującej się głównie rabowaniem i polowaniem na niewolników. Spotykamy go na Rusi, chociaż w miarę trwania filmu dowiemy się, że pływał po licznych wodach. Dorobił się nawet jakichś bliskich przyjaciół na Orkadach, co jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż wyspy te były jednymi z pierwszych, jakie zasiedlili Skandynawowie jeszcze w początkach swojej ekspansji. Orkady i Hebrydy w tamtym czasie były również bazą skandynawskich piratów i armii operujących na Wyspach Brytyjskich i Morzu Północnym. Amlet wędruje razem z łowcami niewolników na Ruś, będącą wówczas swoistym rezerwuarem taniej siły roboczej, chwytanej masowo przez skandynawskich piratów, a następnie sprzedawanej na rynkach ościennych państw. Relacje potwierdzające ten proceder zostawili dla nas głównie muzułmańscy pisarze i kronikarze, m.in. Ibn Rostech, Ibn Fadlan, Al-Masudi czy Żyd Ibrahim Ibn Jakub. Dosyć wymownym dowodem jest też, jak już wcześniej wskazałem, ilość arabskiego srebra znalezionego w Skandynawii. Wszyscy oni podkreślają agresywność plemion północnych, skandynawskich, w stosunku do Słowian, których regularnie chwytali w niewolę celem zysku. Temat ten szerzej omówiłem na tym kanale w pierwszym odcinku poświęconym początkom Rusi. W akcie poświęconym Rusi widzimy brutalny najazd tzw. berserkerów na słowiański gród, który kończy się rzezią zdolnych do noszenia broni mężczyzn oraz pojmaniem w niewolę młodych kobiet. W zasadzie zgadzałoby się to ze średniowiecznymi relacjami, które podkreślały, że chwytano głównie młode kobiety, ewentualnie starsze ładne dzieci obojga płci. Reżyser bez ograniczeń oddaje brutalność i dramat najazdu, za co należą mu się pochwały. Northman demitologizuje romantyczny wizerunek wikingów rozpowszechniony przez serialowe produkcje z ostatniej dekady. Oczywiście pojawiają się też zgrzyty. Przede wszystkim scena spalenia żywcem starszych kobiet oraz dzieci w jednej z chat wydaje się nieuzasadnionym udramatyzowaniem mającym na celu wywołanie w widzu efektu katarzis. Co prawda w sagach spotykamy się z praktykami palenia żywcem wrogów w budynkach. Autorzy filmu mogli się tutaj inspirować sagą o Egilu, której główny bohater podczas wikingowania w krajach bałtyckich barykaduje niespodziewających się niczego Bałtów wewnątrz podobnego budynku, a następnie podkłada ogień pod chatę, wykrzykując dodatkowo swoje imię tak, aby jego ofiary wiedziały, kto zgotował im ten los. Egil jest jednak swoistym antybohaterem i tak najpewniej widzieli go też ówcześni czytelnicy. Akt okrucieństwa, którego dokonał, wynikał jedynie z jego pychy lub swoistego poczucia honoru bądź humoru. Problem w tym, że palenie starszych kobiet i dzieci, jak już wspomniałem, nie było niczym uzasadnione. Zwłaszcza, że w scenach po udanym rajdzie, jeszcze w wiosce, wyraźnie widzimy, że w jednej z chat zwycięskim wikingom usługują jacyś pojmani starsi mężczyźni, których nikt nie raczył spalić. Po co więc palono wcześniej kobiety i dzieci? Dla podkręcenia dramatu. Reżyser niewątpliwie czerpał w tej scenie inspirację ze słynnego filmu Elema Klimowa Idź i patrz. Zwłaszcza ujęcie na pozbawioną emocji twarz Amleta, stojącego plecami do palonej chaty, nasuwa na myśl skojarzenia z podobnymi zdjęciami z filmu radzieckiego reżysera, który kończył się pacyfikacją białoruskiej wioski. W ogóle warto zaznaczyć, że wczesnośredniowieczni Skandynawowie funkcjonowali w silnie zmaskulinizowanej kulturze, nastawionej na rywalizację i w razie potrzeby rozwiązywanie problemów przemocą.
W sagach niejednokrotnie spotykamy się ze wzmiankami o gwałtach, porwaniach dla okupu czy niewolę, jakim podlegają kobiety, ale zabijanie ich nigdy nie jest rozumiane jako czyn akceptowalny, nie mówiąc już nawet o przynoszeniu zaszczytu. Chwałę zdobywało się pokonując równych sobie bądź silniejszych przeciwników, nie zaś pacyfikując bezbronne kobiety i dzieci. Oczywiście takie sytuacje mogły mieć miejsce, ale byłyby raczej wyjątkiem, bowiem człowiek, nawet abstrahując od kwestii moralnej, miał też swoją cenę w złocie. A akurat dzieci całkiem łatwo było sprzedać na targach, przykładowo w Konstantynopolu. Drugi akt filmu rozgrywa się w krainie Gardariki, o czym informuje nas zapis Futarkiem Młodszym. Tłumaczenie tytułów kolejnych aktów, pojawiające się pod zapisem runicznym, nie zawsze pasuje do ich rzeczywistego znaczenia, co jest celowym zamierzeniem, mającym widzom ułatwić zrozumienie filmu bez posiadania specjalistycznej wiedzy. Dystrybutorzy filmu nie podążyli po prostu za ambicjami reżysera i postarali się ułatwić odbiór obrazu zwyczajnemu widzowi. W końcu pierwszy akt to Hrafnsey, Wyspa Kruków, a nie Północny Atlantyk. Zaś drugi to Gardariki, Kraina Grodów, a nie dosłownie Ruś. Chociaż pod tym pojęciem rozumiano region określany później jako Ruś właśnie. Nazwa Gardariki wzięła się właśnie od tego, że w przeciwieństwie do Skandynawii, na Rusi znaczna część osadnictwa to były osady okołogrodowe, co przekładało się na to, że duże osady oddalone od jakiegoś grodu niemal nie występowały. Sam film zaś, jeżeli spojrzymy na tytuł podany w młodszym futarku, zwie się ni mniej, ni więcej, a Saga o Amlecie. Dla potrzeb widzów z krajów anglosaskich zrobiono z niego Norfmana, a dla Polaków Wikinga. Chociaż przez 137 minut trwania ani razu nie pada słowo Wiking. Wróćmy jednak do scen z Rusi. Główny bohater pojawia się tutaj jako berserker, należący do bractwa wojowników, którego członkowie są swego rodzaju ekipą do zadań specjalnych. Przed walką biorą udział w dzikich rytuałach, a do boju ruszają z gołą klatą, wyjąc niczym wilki, a sporadycznie pijąc krew przeciwników. Czy w takim wizerunku jest choćby ziarno prawdy, bądź chociaż prawdopodobieństwa? Jak zauważa w swojej książce Wojownicy i Wilkołaki profesor Leszek Paweł Słupecki, istnienie bractw wojowników skupiających młodych mężczyzn, zakładających do walki bądź rytuałów skóry dzikich zwierząt, znajduje potwierdzenie w wielu dawnych kulturach Europy. O tego typu praktykach wśród starożytnych Germanów wspominał choćby Tacyt, zaś według Diodora Sycylijskiego niektórzy Celtowie mieli walczyć nawet kompletnie nago. Oczywiście nie była to praktyka powszechna, a raczej zarezerwowana dla wybranych jednostek. Skandynawskie sagi i poematy wspominają często o występowaniu tzw. berserków czy ulfhednarów. Etymologia nazwy tych pierwszych nasuwa pewne problemy. Jak zauważył profesor literatury staronordyckiej i tłumacz sag Jesse Bajok, berserker może oznaczać zarówno walczących w niedźwiedziej koszuli, albo walczących bez koszuli. Do dzisiaj w języku islandzkim wyraz bar oznacza to samo co bear w angielskim bądź bar w niemieckim, czyli brak, nagość, odsłonięcie czegoś, jak w niemieckim barfus, boso. Albo angielskie bear, nago. Do tego mamy jeszcze ser, które w tamtych czasach mogło znaczyć koszulę. Podobieństwo tych słów do niedźwiedzia rodzi istotne problemy w interpretacji. Wspomniani ulfhednarzy pojawiają się w sagach równie często i zazwyczaj naprzemiennie z berserkerami. Niejednokrotnie tymi tytułami oznacza się jednych i drugich. Ulfhednar oznacza po prostu wilczego wojownika. W sagach wyraźnie spotykamy się z opisami młodych, elitarnych wojowników, którzy siali zamęt na polach bitew, przywdziewając zwierzęce skóry. Mieli w zwyczaju wpadać w szał bojowy, gryźli swoje tarcze, mordowali bez opamiętania wrogów, a czasem i przyjaciół. Mieli nawet czasem przybierać formę zwierząt. O czym wspomina poemat Torbjörna Hornklofiego, Pieśń Kruka z późnego IX wieku, opowiadająca o bitwie w Harfsfjordzie. Jest to jednocześnie pierwsza literacka wzmianka o berserkerach, która powstała we wczesnym średniowieczu w zdecydowanie pogańskim środowisku. Wspominam o tym, ponieważ można się spotkać z częstymi zarzutami, jakoby berserkerowie byli wymysłem późniejszych chrześcijańskich autorów spisujących sagi w późnym średniowieczu.
Berserkowie są w źródłach pisanych tak samo starzy jak walkyrie, a raczej nikt nie insynuuje, aby te drugie były efektem płodnej fantazji późnośredniowiecznych autorów. Chrześcijanie ewidentnie traktowali praktykę berserku jako pogański przeżytek i dlatego w staroislandzkim zbiorze praw Gragasz otwarcie zakazywano berserkowania wespół z innymi praktykami pogańskimi. Osobie podejrzanej o oddawanie się tym praktykom groziło niepełne wyjęcie spod prawa i 3 lata wygnania. Scena w lesie, gdzie młodzi wojownicy tańczą wokół ogniska w nocy, w strugach ulewnego deszczu, wyjąc w niebo, jest jedną z najbardziej charakterystycznych i pozostających w pamięci, jakie wielu z nas wyniesie z seansu. Jej symbolika jest jednak głębsza. Starzec o śnieżno-białych włosach wciela się tutaj w rolę Odyna, patrona bractw wojowników. Widzimy wyraźnie, że jest ślepy na jedno oko, co koreluje z naszą wiedzą o władcy Asgardu. Nakrycie głowy i trzymane przezeń w dłoniach oszczepy czynią jego postać idealną rekonstrukcją postaci tzw. Weapon Dancera, spotykanego od VI do X wieku włącznie w kulturze przedchrześcijańskich ludów germańskich. Na znaleziskach takich jak płytki z Torslundy widzimy nagiego mężczyznę bez oka, który wykonuje coś w rodzaju tańca, trzymając w dłoniach oszczepy z charakterystycznym nakryciem głowy, przypominającym hełm z rogami. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że te rogi są w rzeczywistości artystyczną stylizacją ptasich dziobów. Najprawdopodobniej są to 2 kruki, Hugin i Mugin, nieodłączni towarzysze Odyna. W bezpośrednim otoczeniu tego tancerza znajdują się z kolei postaci, które mogą być wilkołakami bądź ludźmi przebranymi za wilki. Ta druga wersja wydaje się bardziej prawdopodobna, gdyż wyraźnie widzimy, że wilkołak z Torslundy stoi na 2 nogach, jak człowiek, a jedną z rąk sięga po miecz przytwierdzony do pasa. Jedynym, co odróżnia go od zwyczajnego człowieka, jest oczywiście górna część torsu i wilcza głowa. Istnieje hipoteza, że berserkowie wprowadzali się w szał bojowy pod wpływem środków halucynogennych, czego nie można wykluczyć, ale z drugiej strony nie ma na to żadnych dowodów. Nie wspominają o tym również żadne sagi, w których berserkowie wprowadzają się w szał bez żadnych wspomagaczy. Czasem ma to miejsce po prostu w jakiejś określonej porze dnia, najczęściej wieczorem, jak w przypadku Kveld Ulfa, czyli nocnego wilka, dziadka Egila. Naturalnie nie możemy brać wszystkiego, co znajdujemy w sagach czy dawnych poematach na poważnie. Wiele z nich zahacza bowiem o świat nadprzyrodzony, ale film Eggersa jest właśnie ekranizacją sagi sprawnie osadzoną w realiach kulturowych i historycznych, stąd wszelkie odwołania do mitologii czy zjawisk nadprzyrodzonych znanych z sag uznaje za wielki plus dla filmu. Podczas rajdu na wioskę widzimy, że berserkowie przedzierają się przez obronę Słowian, nie ponosząc niemal żadnych strat, co koreluje z ich opisami z sag jako niewrażliwymi na żelazo. Amlet chwyta nawet oszczep lecący w jego stronę i odrzuca go z powrotem, co jest elementem zaczerpniętym z sagi o Nialu. Warto tutaj podkreślić, że złapanie oszczepu w locie nie jest wcale tak wielkim osiągnięciem, nie jest to bowiem strzała wypuszczona z łuku, której z pewnością nikt nie byłby w stanie złapać. Sam niejednokrotnie widziałem podczas kilku lat spędzonych w rekonstrukcji, gdy ktoś chwyta w locie oszczep ciśnięty przez inną osobę i również sprawnie go odrzuca. Z tym, że my bawimy się oszczepami z gumowymi końcówkami, więc nie próbujcie tego w domu z oryginalnymi. Podczas pacyfikacji słowiańskiego grodu widzimy, jak Amlet powala jednego z przeciwników i przegryza mu gardło niczym wilk, pijąc jego krew. Na autentyczność tej sceny możemy zapatrywać się jak chcemy, ale zarówno w poemacie Torbjorna Hornklofiego o bitwie w Harfsfjordzie, jak w sadze o Egilu spotykamy się z podobnymi praktykami. Berserkowie Haralda Pięknowłosego mieli pić krew wrogów, a Egil, walcząc z berserkiem Atlim, zrozumiał w pewnym momencie, że jego przeciwnik jest odporny na żelazo, więc powalił go na ziemię i przegryzł mu gardło niczym wilk. Egil był synem Skallagrima oraz wnukiem Kveld Ulfa. Obaj oni byli berserkerami, a ta przypadłość była najwyraźniej w rodzinie Egila dziedziczna.
Warto tutaj również zwrócić uwagę na scenę, gdy wyczerpani walką berserkowie odpoczywają przed słowiańską świątynią, która swoją drogą jest rekonstrukcją przybytku z niemieckiego Grossraden. W Sadze o Egilu mamy informację, że Queldulf był w stanie dokonywać wielkich czynów pod postacią berserka, ale po opuszczeniu tego przejściowego stanu był niewiarygodnie wyczerpany. Podobnie w Sadze o Hrolfie Kołku, Hrolf Kraki Saga, jeden z bohaterów jest w stanie przemienić się w niedźwiedzia, który walczy zamiast niego podczas bitwy, ale tuż po wybudzeniu ze stanu, w którym był zdolny dokonać przemiany, jest on wyjątkowo wyczerpany. Wiara w zmiennokształtność i przybieranie postaci zwierząt była immanentną cechą religii dawnych Skandynawów, a każdy, kto miał kontakt z Eddą prozaiczną Snorriego Sturlusona, wie, że zarówno Odyn, jak i jego brat krwi Loki wielokrotnie zmieniali się, przyjmując postać ptaków, koni czy nawet ryb. Ostatnią ciekawostką związaną z berserkerami jest ich liczba. Mianowicie, poza Amletem jest ich 12, co jest ciekawym i jak sądzę nieprzypadkowym nawiązaniem do sag. Andrzej Kępiński w swoim leksykonie mitologii skandynawskiej zauważa, że islandzki heros Grettir pokonuje 12 berserkerów. W Sadze o Egilu król Harald Pięknowłosy ma 12 bitnych berserkerów na dziobie swojej łodzi. Pieśń Hyndli mówi również o 12 berserkerach, synach Angrima. W Sadze o Halfdanie Czarnym z kolei niejaki Sigurd Jeleń pokonuje 12 berserkerów. Dwunastka była zespołem modelowym, często przewijającym się w sagach. Tydzień po premierze filmu byłem na specjalnym pokazie zorganizowanym w Rzeszowie z udziałem polskiego kaskadera Jacka Jagódki, który wystąpił w produkcji m.in. w roli jednego z berserkerów i sam podkreślał, że do scen z nimi twórcy zatrudnili 12 kaskaderów. W ostatnich scenach z aktu ruskiego widzimy Amleta spotykającego starą wieszczkę, mającą za plecami posąg Światowida ze Zbrucza. Oczywiście historyczni fundamentaliści mogliby się przyczepić do połączenia świątyni Grossraden z Połabia z posągiem o wątpliwym pochodzeniu przypisywanym Słowianom, a znalezionym w ukraińskiej rzece i umieszczeniu tego wszystkiego w słowiańskiej wiosce gdzieś na Rusi. Ale wszystko to moim zdaniem świadczy o researchu, jakiego dokonali twórcy filmu, starający się umieścić w nim jak najwięcej elementów charakterystycznych dla danej kultury. Archeologia wczesnego średniowiecza jest niestety pełna białych plam i nawet odtworzenie pełnego stroju jednej osoby jest dzisiaj wysoce problematyczne, nie mówiąc o rekonstruowaniu całej osady, korzystając jedynie ze znalezisk charakterystycznych dla jednej lokacji. Po zdobyciu osady Słowian widzimy rozdzielanie niewolników, którzy będą wysyłani do różnych lokacji. Gdzieś pośrodku obozu zobaczymy drewniany pomnik idola z drobnymi ofiarami złożonymi u jego stóp. W tym miejscu autorzy filmu skorzystali zapewne z relacji Ahmada ibn Fadlana, który spotkał skandynawskich kupców nad Wołgą i zanotował, że właśnie w taki sposób prosili swoich bogów o przychylność w przedsięwzięciach. Tu odsyłam do mojego filmu o relacji Ibn Fadlana. Jak wiemy, niewolnicy razem z głównym bohaterem zostaną przetransportowani na Islandię, gdzie, jak dowiadujemy się, ma teraz swoją siedzibę wygnany z Norwegii wuj Amleta. Transport niewolników pojmanych gdzieś w lasach Białorusi aż do Islandii byłby przedsięwzięciem pozbawionym związku z rachunkiem ekonomicznym. Niewolnicy byli towarem delikatnym. Mogli po drodze zwyczajnie zachorować i umrzeć, a przy ówczesnych środkach transportu podróż taka trwałaby miesiące i byłaby zwyczajnie niebezpieczna. Jest to moim zdaniem anachronizm spowodowany przez skądinąd ciekawy pomysł Aleksandra Skarsgarda. W założeniu reżysera i scenarzysty drugi akt filmu miał rozgrywać się na Wyspach Brytyjskich, podobnie jak w Sadze. I stąd Amlet razem z innymi niewolnikami miał znaleźć się na Islandii, co było racjonalnym posunięciem, gdyż właśnie z tego rejonu, szczególnie zaś z Irlandii, wywodzili się niewolnicy sprzedawani później na Islandii. Badania kopalnego DNA pierwszych osadników na tej wyspie udowodniły, że duża część kobiecej populacji pochodziła właśnie z Zielonej Wyspy, podczas gdy mężczyźni byli w większości ze Skandynawii. Szwedzki gwiazdor stwierdził podobno, że w ostatniej dekadzie było zbyt wiele filmów opowiadających o wikińskich wojażach na Wyspach Brytyjskich, więc zasugerował przeniesienie akcji na Ruś. Z pewnością odświeżono w ten sposób gatunek filmowy, chociaż kilka zabiegów, jak choćby transport niewolników aż do Islandii, nie wygląda racjonalnie.
Poza tym twórcy filmu podejmują tutaj kilka dziwnych decyzji. Na Rusi do Amleta przyłącza się młoda Słowianka o imieniu Olga, która jak wiemy jest słowiańską wersją germańskiego imienia Helga. Jest mało prawdopodobne, aby Słowianie spoza większych ośrodków dali dziecku takie imię około roku 900 naszej ery. Słynna Olga Kijowska była w rzeczywistości Helgą, ponieważ pochodziła ze skandynawskiej rodziny. Imię Olgi jest jakimś oksymoronem, podobnie jak termin Björnulfr, niedźwiedziowilk, którym posługuje się Amlet na Islandii. Takie imię miało sens z punktu widzenia Skandynawa, ale dla Słowianina, jakiego udawał Amlet, było moim zdaniem bezsensowne. Imię Björnulfr jest aluzją do słynnego Beowulfa i prawdopodobnie tylko dlatego zostało umieszczone w filmie. Opuszczając Ruś, warto wspomnieć o enigmatycznej postaci skandynawskiej kobiety wojowniczki, która płynie na dziobie jednego ze statków, a następnie w zdobytym grodzie przewodzi mężczyznom i wybiera niewolników. Postać tej kobiety została oparta na osobie z grobu BJ581 w Birce, którą przez wiele lat uważano za mężczyznę z racji bogatego pochówku pełnego uzbrojenia odnalezionego w grobie. Nowsze badania genetyczne wykazały, że zmarły był kobietą. Reżyser postanowił uwzględnić tę postać w filmie, jednocześnie podkreślając w jednym z wywiadów udzielonych po premierze, że według obecnego stanu wiedzy zakładamy, że w czasach Wikingów walczące kobiety mogły się zdarzać, ale była to rzadkość. Wszystkie te klony Lagerty walczące na czele batalionów kobiecych wojowniczek, jakie znamy z seriali, bliżej mają do Kseny wojowniczej księżniczki, aniżeli do realiów świata wczesnośredniowiecznych Skandynawów, który był głęboko patriarchalny, a gdzie najważniejszą funkcją większości kobiet było rodzenie dzieci i zajmowanie się domem. Status kobiet w skandynawskich społeczeństwach tamtych czasów był dosyć jednoznaczny, choć nie był też na tyle marginalny, jak chcieliby niektórzy. Sagi niejednokrotnie podkreślają, że to kobiety często podżegały do agresji, jak choćby w przypadku Egila, gdy ten w wieku 7 lat miał dokonać swojego pierwszego zabójstwa. Jego ojciec chciał złoić mu skórę, matka jednak go za to pochwaliła. Wtedy też Egil miał, zainspirowany przez swoją matkę, ułożyć słynną pieśń, zaczynającą się słowami "Rzekła mi matka". Finałowe akty Northmana rozgrywają się na Islandii, zasiedlanej wówczas przez przeróżnych skandynawskich awanturników, w tym również w znacznej mierze przez, jak nazwalibyśmy ich dzisiaj, uchodźców politycznych, wśród których był i Fjölnir. Brat Aurvandila dopiero w tym akcie będzie miał okazję mocniej zaistnieć na ekranie. Fjölnir jest ciekawą postacią, o czym świadczy samo jego imię. W oryginalnej sadze, Saxo Grammatica, wuj Amleta to Fangon. Twórcy filmu celowo zmienili jednak imię głównego antagonisty. W mitologii skandynawskiej Fjölnir pojawia się w dwóch postaciach. Jest on legendarnym, czwartym w kolejności władcą ze szwedzkiej dynastii Inglingów, synem boga Freja. Za panowania Fjölnira w Szwecji miał panować Złoty Wiek, objawiający się głównie wielkim urodzajem i powszechnym dobrobytem. Król miał zakończyć żywot w dość ciekawy sposób, mianowicie w stanie zamroczenia alkoholowego utonął w kadzi z miodem. Zarówno legendarny król, jak i bóg Frej są łączeni z trzecią sferą trójdzielnego indoeuropejskiego modelu religii autorstwa Georgesa Dumézila. W sferze tej znajdują się bóstwa odpowiedzialne za bogactwo, dobrobyt, reprodukcję. Cechy reprodukcyjne Freja podkreśla niewybrednie Amlet w scenie, gdy pogardliwie przyrównuje Freja, boga erekcji, do wszechojca Odyna, którego opiece się oddaje. Rzeźba Freja, jaką widzimy w ośrodku kultowym na Islandii, również ma nieproporcjonalnie dużego fallusa. Filmowy Fjölnir jest żarliwym wyznawcą Freyra, boga urodzaju i płodności, podobnie jak jego mitologiczny odpowiednik, zaś jego postawa stoi w opozycji do jego brata, Aurvandila, który wyznaje wojowniczego Odyna. W dodatku jest tu jeszcze konflikt o trochę innym podłożu. Odyn bowiem był z rodu Azów, a Freyr z rodu Vanów. Kłótnie w rodzinie to jedno, ale konkurent z innego rodu to już przebrzydły wróg. Sytuacja nie jest jednak tak prosta, jak się wydaje, gdyż jak wspomniałem, w mitologii jest jeszcze jeden Fjölnir. W Eddzie prozaicznej spotykamy się z wszystkimi 9 przydomkami Odyna i jednym z nich jest właśnie Fjölnir. Przypadek? Nie sądzę.
Filmowy Fjölnir jest symbolicznie związany z legendarnym synem Freyra, ale nie wiemy także, czy jego działaniami nie kieruje właśnie Odyn, przebiegły i podstępny bóg, którego jedynym celem w całej historii o Amlecie jest doprowadzenie głównego bohatera do zgonu podczas rytualnego pojedynku, tak aby trafił do Valhel, gdzie Odyn znajdzie zastosowanie dla jego nieprzeciętnych umiejętności. Na Islandii Fjölnir zajmuje się pasaniem owiec, o czym z nieukrywaną pogardą mówi Amletowi jeden z waregów jeszcze na Rusi. Jest to bardzo racjonalne zajęcie dla wikinga w tamtym czasie, gdyż w IX i X stuleciu to właśnie owce stały się podporą skandynawskiej gospodarki, spychając z piedestału świnie. Wzrost znaczenia owiec był spowodowany większym zapotrzebowaniem na wełnę używaną do produkcji żagli oraz grubych, ciepłych ubrań dla załóg coraz liczniejszych wikińskich flotylli. No i owcy nie trzeba zabijać, aby dawała pożywienie. Owcze mleko i jego przetwory mogły stanowić ważny element diety. Wypas owiec i produkcja tekstyliów z ich wełny wymuszały również sprowadzanie większej ilości rąk do pracy, szczególnie kobiecych, co skutkowało większym zapotrzebowaniem na niewolników. W efekcie Wikingi po niewolników generowały ogromne przychody, te zaś z kolei stworzyły olbrzymie zapotrzebowanie na produkty, które dodatkowo wzmocniły zapotrzebowanie na rajdy i tak otrzymaliśmy błędne koło, w którym kręciła się wówczas skandynawska gospodarka. Choć warto też zaznaczyć, że taki system gospodarczy wcale nie był unikatowy w tamtych czasach. Scena lądowania niewolników na plaży zawiera jeden niewielki anachronizm. Strażnik pozbawiony nosa przez Amleta przed 20 laty znieważa go w tej chwili, wyzywając od świni. Jest to drobiazg, ale dość nieprzystający do mentalności tamtych czasów, gdyż świnie przez długi czas były, jak wspomniałem, najpopularniejszym zwierzęciem hodowlanym zarówno u Skandynawów, jak i chociażby Słowian. Jednym ze zwierząt boga Freyra był w końcu złoty dzik Gullinbursti, a wieprzowina była podstawowym daniem w Valhöll. Skandynawowie nie mieli powodów do stygmatyzowania świń w przeciwieństwie do muzułmanów czy Żydów. Ówczesne świnie nie przypominały zresztą dzisiejszych tłustych, różowych stworzeń, a różniły się nieznacznie tylko od dzików, które zresztą cieszyły się renomą w germańskiej kulturze. Przyrównanie do świni zatem, jak już, to mogłoby być wtedy nawet komplementem. Islandia, jaką widzimy na zdjęciach, jest po prostu przepiękna, pełna pustych, nieco postapokaliptycznych krajobrazów. Sęk w tym, że Skandynawowie lądujący na wyspie w czasach Landnam, czyli zasiedlania, ujrzeliby zupełnie inne środowisko. Wyspa w tamtym czasie niemal w 1/3 była pokryta brzozowymi lasami oraz gęstymi zaroślami. Była dziewicza i zielona. Obecny wygląd zawdzięcza działalności ludzi takich jak Fjölnir, którzy ogołocili ją z drewna do tego stopnia, że już w późnym średniowieczu Islandczycy byli kompletnie uzależnieni od drewna pozyskiwanego w postaci pni wyrzuconych na brzeg przez morze bądź przywożonych na wyspę przez handlarzy. W wielu islandzkich scenach widzimy, że płonie wiele ognisk, ale nie za bardzo wiemy, skąd mieszkańcy biorą drewno do utrzymywania ognia. Akt islandzki jest znacznie dłuższy i spokojniejszy od poprzednich. Tempo filmu wyraźnie spada, co przyczyniło się sporadycznie do krytyki tego obrazu wśród widzów oczekujących dwugodzinnej jatki. Tak czy inaczej, to dzięki tym scenom możemy zobaczyć skandynawską społeczność w bardziej kameralnej scenerii. Scenografia i wnętrza są odtworzone z wielką pieczołowitością. Wyraźnie widzimy, że architektura jest inna aniżeli na Wyspie Kruków czy na Rusi. Do budowy chat na Islandii częściej używano po prostu darni i torfu. Takie budynki stawiane na fundamencie z kamieni zapewniały niezbędną izolację, pozwalając jednocześnie ograniczyć użycie drewna, które co prawda na wyspie występowało, ale brzoza nigdy nie uchodziła za najlepszy materiał do budowy chat. W scenach ukazujących życie małej społeczności zgromadzonej wokół Fjölnira główny bohater zajrzy do największego budynku zajmowanego przez jego wuja i matkę. W pewnym momencie zatrzyma się przy wiszącym na ścianie barwnym gobelinie. Jest to rekonstrukcja fragmentów oryginalnej tkaniny znalezionej w bogatym pochówku z Osebergu w Norwegii, datowanej na 834 rok naszej ery. Na jednym z fragmentów widzimy tajemnicze, wielobarwne postacie znajdujące się w koronie drzewa. Niektórzy badacze interpretują to jako wizję ludzi, być może przodków, w koronie drzewa życia, jesionu o nazwie Yggdrasil.
Idąc za tą interpretacją, twórcy filmu wykreowali towarzyszące Amletowi wizję drzewa życia, w którego konarach znajdowali się jego zmarli przodkowie, ojciec, on sam, a także jego nienarodzone dzieci. Idąc na przekór nowoczesnym próbom przepisywania historii, twórcy starali się odtworzyć wiernie strukturę społeczną wczesnośredniowiecznej islandzkiej osady. Na samym dnie znajdowali się niewolnicy obojga płci, którzy jednak w uznaniu zasług mogli liczyć na specjalne traktowanie, co spotyka na przykład Amleta po zawodach w Knattleikr, dyscyplinie, która w sagach jest najczęściej określana po prostu jako gra. Rozgrywki skupiały osadników z całej Islandii, którzy chętnie brali udział w rywalizacji z sąsiadami. Nie wiemy do końca, jak wyglądała gra, podejrzewamy, że przypominała współczesne rozgrywki w hurling, tylko bardziej brutalne. O ile wiadomo, w grze uczestniczyli jednak ludzie wolni, nie zaś niewolnicy, tak jak przedstawiono to w filmie. Słynny Egil zabił swojego pierwszego przeciwnika właśnie podczas rozgrywki, mając podobno jedynie 7 lat. Zaś jego ojciec Skallagrim również zamordował człowieka podczas gry, po tym jak wpadł w szał. Pierwsza gra Grettira również kończy się zupełnie prawdziwą walką z jednym z przeciwników, Audunem. Zresztą walką przegraną, której Grettir nie zapomni przez lata. W drodze na plac gry Amlet rozmawia z jakimś starszym stażem miejscowym niewolnikiem, który tłumaczy mu, na czym polega gra. W pewnym momencie, który bardzo łatwo przeoczyć, widzimy, że mężczyzna nagle odwraca wzrok w stronę nieba, wykonując subtelny znak krzyża. Zauważyłem to dopiero podczas drugiego seansu, więc możliwe, że wielu widzom ten detal umknął. Na farmie Fjölnira znajduje się wielu niewolników, z których część jest chrześcijanami, najprawdopodobniej pochodzącymi z nie tak odległej Irlandii, domyślnego kierunku dla handlarzy niewolników zaopatrujących w tamtych czasach Islandię. Wspominałem już, że idea transportowania żywego towaru z Rusi na Islandię była spowodowana zmianami w scenariuszu wymuszonymi przez odtwórcę głównej roli, nie zaś logiką ekonomiczną. W historii zdarzały się przypadki transportowania pojmanych przez wikingów ludzi na duże odległości, tak jak podczas rajdu Bjorna Żelaznobokiego, który miał według irlandzkiego kronikarza sprzedać część niewolników pochwyconych w północnej Afryce dopiero w Irlandii. Ich ciemna karnacja, zdaniem dziejopisa, jeszcze długo rzucała się w oczy na wyspie pełnej ludzi o jasnej cerze. Northman racjonalnie przedstawia relacje pomiędzy płciami. Gudrun zarówno w epizodzie norweskim, jak i islandzkim jest silną kobietą zarządzającą dworem i gospodarstwem swoich kolejnych mężów. Wywiera na nich olbrzymi wpływ, szczególnie na Fjölnira. Dom był sferą, w której kobiety niejednokrotnie dominowały nad swoimi małżonkami. Wiele przykładów znajdujemy w sagach. Kobiety były generalnie wyłączone z praw zemsty, więc w przypadku zabójstwa jednego z członków rodziny, rodzina Denata rewanżowała się najczęściej uśmiercając jakiegoś mężczyznę z rodu zabójcy. Film podejmuje temat zemsty rodowej, będącej motorem napędowym nie tylko sagi o Amlecie, ale również wielu innych, jak sagi o Egilu, Grettirze czy Njalu. Zemsta rodowa była zjawiskiem powszechnym w germańskim kręgu kulturowym, w którym silne, scentralizowane monarchie wykształciły się dopiero w późnym średniowieczu. Praktyka wendetty, stosowana z zabójczą bezwzględnością, rozsadzała stabilność społeczeństw od środka, siejąc ziarna wiecznego konfliktu żarzącego się pomiędzy poszczególnymi rodami, które w każdej chwili starały się na sobie zemścić, zabijając najwartościowszych członków przeciwnej rodziny. Z czasem proceder ten przybierze na Islandii rozmiary uniemożliwiające stabilne funkcjonowanie wyspiarskiej republiki, która w XIII wieku wpadnie w zależność od Norwegii. Motyw szaleństwa i destrukcyjnej mocy rodowej zemsty na Islandii został świetnie przedstawiony w islandzkim filmie Hrafna Gunnlaugssona W cieniu kruka z 1988 roku, który wspaniale łączył ze sobą pieśń o Tristanie i Izoldzie z sagami o Njalu oraz Grettirze. Moim zdaniem motyw zemsty w tamtym filmie był nawet lepiej przedstawiony aniżeli w Northmanie, gdyż spirala przemocy kręciła się tam przez cały film, ale co chwilę była przerywana jakąś próbą porozumienia, z których praktycznie każda kończyła się zdradą i kolejnym przelewem krwi. Na uwagę zasługuje scena, gdy Fjölnir kupuje niewolników i zatrzymuje się przy Oldze.
Dziewczyna od razu wpada mu w oko, co nie trudno zrozumieć. Wuj Amleta wydaje polecenie, aby jej skóra pozostała jasna, a włosy długie. Tym samym oddelegowuje ją do lżejszej pracy pod dachem. Długie włosy przeszkadzały w fizycznej charówce, zaś praca w polu owocowała opalenizną, która w większości dawnych rolniczych społeczeństw była oznaką biedy, niskiej pozycji w społeczeństwie i w ogóle nieatrakcyjności. Podobnie na urodę kobiet zapatrywali się starożytni Grecy, Rzymianie i wiele innych nacji. Słowa Fjölnira dobrze współgrają z ideałem kobiety, jaki znamy z sag. Jasna cera, długie włosy, czy z poematu takiego jak Rikspula. W utworach tych często przypisuje się negatywne cechy oraz brzydotę osobom o ciemnej cerze, co nie świadczy o rasizmie, ponieważ nie odnosi się na przykład do Afrykanów, których przeciętny Skandynaw, nawet jeżeli widywał, to niewiarygodnie rzadko. W sagach raczej chodzi o osoby ogorzałe na słońcu. Nie znaczy to także, że mówimy tutaj o społeczeństwie tolerancyjnym według naszych obecnych zasad. Nienawiść do innych po prostu w tamtych czasach kierowano w inny sposób aniżeli w naszych. W tym hierarchicznym systemie to mężczyźni są odpowiedzialni za noszenie broni oraz walkę w obronie kobiet, dzieci, a także niewolników, traktowanych jako coś w rodzaju żywego inwentarza. Od niewolników z zasady nie oczekiwano walki w obronie ich panów poza szczególnymi przypadkami, jak te, które będą miały miejsce w końcowych aktach filmu. Jest to zrozumiałe, gdyż niewolnicy mieli w zwyczaju raczej buntować się przeciwko swoim bądź co bądź oprawcom. W sadze o Egilu spotykamy się ze zdarzeniem, które mogło być oparte na prawdziwej historii, z pewnością zaś stanowiło inspirację dla twórców. Pewnej nocy irlandzcy niewolnicy niejakiego Ketila Gufa zbiegli z jego farmy, na której byli traktowani okrutnie. Następnie, błąkając się po wyspie, trafili na gospodarstwo Torda Lambasona, które nocą spalili razem z jego właścicielami i mieszkańcami. Zszokowani tym sąsiedni farmerzy ruszyli zbiorowo w poszukiwanie zbiegłych niewolników podpalaczy i wymordowali wszystkich. Podobnie wygląda jedna z ostatnich scen, w której wyzwoleni niewolnicy Fjölnira, zapewne w większości chrześcijanie z Irlandii, odpłacają się swemu panu, paląc jego włości. Co ciekawe, w scenach, w których kondukt niewolników z głównym bohaterem idzie przez islandzkie pustkowia, mocno wzorowanych na konanie barbarzyńcy zresztą, żelazne obroże na szyjach pojmanych są rekonstrukcjami autentycznych znalezisk. Kilka słów należy się wyglądowi głównych bohaterów. Higienie, fryzurom, uzębieniu. Sam reżyser przyznał się, że fryzury, zwłaszcza aktorów, są tym, co nie ma wiele wspólnego z historyczną modą. Twórcy po prostu starali się zastosować takie fryzury, które będą wyglądać najlepiej. Stąd wielu mężczyzn nosi po prostu długie włosy. Średniowieczni Skandynawowie byli znani z olbrzymiej, jak na owe czasy, dbałości o fryzurę, stąd trzykrotnie w czasie filmu widzimy osoby pielęgnujące włosy. Najpierw Gudrun czesze włosy autentycznym kościanym grzebieniem, następnie również ona czesze włosy Fjölnira na Islandii, by chwilę później próbować zająć się włosami swojego syna. Nie bierze się to znikąd. Sagi i poematy często wspominają o dbałości, o higienę i włosy, a grzebienie są jednym z najpopularniejszych przedmiotów znajdowanych w bogatych grobach. Fragment Havamal zaleca mężczyźnie, aby nie udawał się na publiczne spotkania głodny i nieuczesany. Czesanie się było procederem tak powszechnym i rozumianym samo przez się, że tym mocniej kontrastuje z nim przysięga pierwszego króla Norwegii, Haralda, który zarzekał się, że nie umyje ani nie uczesze swoich włosów dopóki nie zjednoczy Norwegii pod swoim panowaniem. Stąd zwano go dosyć długo Haraldem Kołtunem, zaś gdy już wreszcie pokonał ostatnich przeciwników, pozwolił wreszcie zadbać o swoje włosy. No i nie było już nikogo, kto mógłby szydzić z jego fryzury. Tak stał się Haraldem pięknowłosym, bowiem władca musiał uosabiać wszystko, co piękne i wielkie. A jak było naprawdę, nie wiemy. Na fali popkultury napędzanej w dużej mierze filmami Ridleya Scotta oraz nadużywaniem określenia wieki ciemne, średniowiecze uważa się za okres brudu, smrodu i ubóstwa. O ile śnieżno-białe licówki Aleksandra Skarsgarda faktycznie nie współgrają z tym, co wiemy o stanie uzębienia ówczesnych ludzi, o tyle starannie uszyte stroje i ogólna czystość są jak najbardziej na miejscu.
Poziom higieny w Skandynawii naturalnie mocno ustępował temu, jaki panował chociażby w krajach arabskich, nad czym ubolewał Ibn Fadlan spotykający Rusów nad Wołgą, ale ciągle był bardzo wysoki w porównaniu do reszty Europy. Skandynawscy mężczyźni z tamtego okresu byli znani z wyjątkowej schludności, o czym z przekąsem wspomina XIII-wieczny anglosaski kronikarz Jan z Wallingfordu. Cytuję. Duńczycy dzięki nawykowi codziennego czesania włosów, kąpania się w każdą sobotę, częstego przebierania się i innymi takimi sposobami, oblegali cnotę zamężnych kobiet i namówili córki nawet szlachty, by były ich konkubinami. Koniec cytatu. Świadczą o tym też kurhany, gdzie równie często obok broni wojownika znajdujemy wielką misę czy wiadro bądź grzebień. Ubrania w tamtym czasie były bardzo drogie według naszych standardów, a zarazem solidne. Mało kto mógł sobie pozwolić na szafkę pełną bawełnianych t-shirtów jak my dzisiaj, stąd podniszczone ubrania nieustannie naprawiano. Najlepiej jak się tylko dało, a szwy, które znajdujemy w grobach, są często tak solidne, że nawet dzisiejsi rekonstruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w ręcznym tworzeniu ubrań wzorowanych na znaleziskach nie są w stanie zrobić ich rekonstrukcji na porównywalnym poziomie. Zwłaszcza jeżeli byłeś biedny i miałeś góra parę elementów garderoby, to dbałeś o to, bo szmateksów nie było na każdym rogu jak dzisiaj. Czasem mogło to doprowadzić do skrajności, jak w przypadku znalezionego ubioru człowieka z Bernutsfeld, gdzie niemal nie da się odróżnić, gdzie zaczyna się ciuch pierwotny, a gdzie łaty. Niewolnicy z kolei zazwyczaj nie mogli sami niczego posiadać, stąd strój, jaki mieli na karku, należał do ich pana i tym bardziej byli zobowiązani dbać o niego. Pomyślcie o tym jak o stroju służbowym. Amlet podczas epizodu islandzkiego stara się jak najprędzej zrealizować swoją misję, czyli mówiąc krótko, zamordować Fjolnira. Podążając zgodnie z proroctwem wieszczki ze słowiańskiej świątyni spotyka lisa polarnego, jedno z nielicznych endemicznie występujących na Islandii zwierząt. Podążając śladami tego lisa, Amlet dociera do leżącej na odludziu jaskini, w której czeka na niego męski odpowiednik wylwy, skandynawskiej wieszczki. Mężczyzna na tym stanowisku jest czymś wyjątkowym, ale niespotykanym. Generalnie magia Seidr, którą para się stary czarownik, była domeną kobiet, zaś mężczyzna parający się nią w kulturze skandynawskiej epoki wikingów łamał społeczne tabu. Saga o Inglingach stawia sprawę dosyć jasno. Magia Seidr wiązała się z seksualną pasywnością, która nie przystała mężczyźnie w tamtej kulturze. Nawet Odyn nie stanowił tu wyjątku. Jak zauważył Neil Price, Skandynawowie w tamtych czasach dopuszczali w wyjątkowych okolicznościach sytuację, gdy kobieta wchodziła w rolę mężczyzny, na przykład wtedy, gdy ginęli wszyscy dorośli mężczyźni z jej rodziny. Nie ma jednak żadnych śladów, aby mężczyźni wchodzący w jakiekolwiek role domyślnie przypisywane kobietom spotykali się z jakimkolwiek zrozumieniem. Czarownik w filmie żyje na odludziu, jak wyrzutek. Ma na sobie brosze żółwiowe, będące tradycyjnie kobiecym elementem stroju, ponieważ podtrzymywały fartuch. Pod ręką trzyma zasuszoną głowę Hajmira, gadatliwego błazna z pierwszych aktów filmu. Głowa zmarłego udzielająca rad oraz kobieca biżuteria nasuwają skojarzenia z Odynem, który jak wiemy z mitologii zachował głowę mądrego olbrzyma Mimira, aby w razie potrzeby zasięgnąć jego rady. Nieszablonowy bóg poznał także podstępem tajniki kobiecej magii Seidr, mianowicie przebrał się niegdyś za kobietę, aby zmylić czujność władających nią bogiń. Czarownik z jaskini swoim wyglądem nasuwa skojarzenia z władcą Asgardu. Pomiędzy nogami czarownika, tuż za głową Hajmira, widzimy z kolei wbity w ziemię podłużny metalowy przedmiot wyglądający niczym pogrzebacz do pieca. Jest to bardzo wierna replika magicznego kija bądź różdżki, jakich około 50 odkryto do tej pory na różnych stanowiskach archeologicznych. Różdżka z filmu przypomina mi tę z norweskiego Mykleborstad lub miejscowości Klinta na Olandii. Czarownik w transie obracał taką różdżkę wokół jej własnej osi, wierząc, że będzie ona w stanie przechwycić jego wędrującą duszę opuszczającą ciało i zawrócić ją z powrotem do niego. Scena z udziałem czarownika została bardzo wysoko oceniona przez doktora Jacksona Crawforda, tłumacza sag staroskandynawskich.
W beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu, łyżka dziegciu. Na skórzanej czapie, którą nasz wiedźmin ma na głowie, znajduje się jakiś niewyraźny, magiczny znak, który bardzo przypomina tak zwany wegwizir, czyli symbol mylnie interpretowany jako kompas wikingów, w rzeczywistości nie mający najpewniej nic wspólnego z tą epoką. Wegwizir pojawia się po raz pierwszy w manuskrypcie Huld z 1860 roku i stanowi element ówczesnej ezoteryki, a prawdziwą karierę zrobił dopiero w ostatnich dekadach, kiedy to na skutek jakiegoś niewytłumaczalnego zbiegu okoliczności oraz dezinformacji został w popkulturze przypisany do epoki wikingów. Naturalnie nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Wegwizir jest jednym z najczęstszych wzorów tak zwanych wikińskich tatuaży. Znam przynajmniej jedną osobę, która go ma i wierzę, że to staroskandynawski kompas albo coś w ten deseń. Oczywiście to bzdura. Choć podobne symbole pojawiają się w średniowieczu, to ich symbolika jest w zupełności oderwana od dawnych wierzeń Skandynawów i egzystuje raczej wśród dzieł tworzonych przez chrześcijan. Wskazówki szamana z jaskini kierują bohatera do kopca, w którym ma pozyskać magiczny miecz niezbędny w wypełnieniu swojego przeznaczenia. Zanim skupimy się na zdarzeniach w kopcu, chciałbym jeszcze odnieść się do ostatnich słów czarownika o konieczności wyboru pomiędzy zemstą a miłością wobec bliskich. Ten motyw jest wzięty z sagi o Amlecie, chociaż tam ten dylemat dotykał nie głównego bohatera, lecz jego teścia, władcę Brytanii. Król ów wydał za Amleta swoją córkę, ale jednocześnie był związany przyjaźnią z Fengonem, wujem Amleta, zamordowanym przez tego ostatniego. Król i Fengon wzmocnili swoją przyjaźń obopólną przysięgą, w ramach której każdy z nich miał pomścić śmierć przyjaciela. W pewnym momencie władca znajduje się w ciężkim, moralnym dylemacie. Musi wybierać pomiędzy dopełnieniem przysięgi i zabiciem zięcia, którego szanuje, a życiem w niesławie. Król wybiera zemstę. Twórcy filmu ograniczyli motyw poszukiwania zemsty jedynie do Amleta, który przejmuje na siebie rozterki moralne swojego teścia. Scena w kopcu jest niemal idealnym odwzorowaniem podobnego epizodu ze słynnej sagi o Grettirze, który podczas podróży do Norwegii zapuszcza się do odosobnionego kopca, w którym ma nadzieję znaleźć skarby. Bohater faktycznie natrafia na nie, ale przy okazji musi stoczyć walkę z broniącym ich Draugrem, nieumarłym o imieniu Kar. Grettir pokonuje go po ciężkiej walce, a następnie odcina mu głowę i wkłada ją pomiędzy pośladki, tak jak robi to Amlet w scenie z filmu. Podobnie Grettir postąpi po pokonaniu kolejnego nieumarłego, Glama. Odcięcie głowy i umieszczenie jej w okolicach krocza nie ma na celu jedynie ośmieszenia pokonanego przeciwnika. Jest to jeden z najpopularniejszych zabiegów antywampirycznych znanych nie tylko w Skandynawii, ale również choćby na Słowiańszczyźnie. Zmarłym, których podejrzewano o skłonności wampiryczne i szeroko pojęte wstawanie z grobu, starano się utrudnić ten proceder. Jednym ze sposobów było odcięcie głowy i położenie jej między nogami, z dala od rąk, tak aby po przebudzeniu się zmarły nie był w stanie znaleźć głowy, bez której nie był w stanie się poruszać. Ten zabieg widzimy w scenie z kopca. Sam kopiec i jego mieszkaniec zasługują na kilka uwag. Grobowiec jest w rzeczywistości pochówkiem łodziowym, a artefakty znajdujące się w otoczeniu siedzącego na tronie zmarłego wskazują na okres Wendel, trwający umownie od 6 do 8 stulecia, tuż przed tak zwaną epoką wikingów. Z tego okresu pochodzi chociażby słynny hełm z Saton Hu. Tarcze, broń, pancerz, nagolennice Draugra są mieszanką rynsztunków znajdowanych we wczesnośredniowiecznych grobowcach z Wendel, Valsierde czy Saton Hu. Oczywiście jest w tym pewien anachronizm, gdyż scena ma miejsce na Islandii, a jak wiemy póki co nie odnaleziono żadnych pochówków, szczególnie zaś łodziowych na tej wyspie z tak wczesnego okresu. Może kiedyś ulegnie to zmianie, w końcu nowsze badania przesunęły dolną granicę śladów pierwszej bytności ludzi na Islandii z 770 na okolice 700 roku naszej ery. Grobowce takie jak ten z filmu znajduje się jednak póki co jedynie w kontynentalnej Skandynawii bądź na Wyspach Brytyjskich. Jednak zrozumiałym jest, że reżyser nie chciał fundować widzom kolejnej godziny filmu tylko w celu uzasadnienia podróży poza Islandię w poszukiwaniu miecza. Amlet znajduje w kopcu magiczny miecz, który nie jest niczym niezwykłym w starogermańskich sagach i pieśniach.
pewnie wielu z Was kojarzy choćby Grama, magiczny miecz Sigurda z pieśni o Nibelungach. Magiczne bronie znajdowały się także w ekwipunku bogów Thora, Odyna, Tyra czy Freyra. Miecz Amleta ma specyficzne właściwości. Można go bowiem używać jedynie po zmroku lub u bram Helu. Jest to w pewnym stopniu aluzja do sagi o Amlecie, chociaż moim zdaniem mądrzej zastosowana, aniżeli miało to miejsce w oryginale. W opowieści spisanej przez saksogramatyka Amlet stara się udawać idiotę, a stan ten podkreśla nieszablonowymi działaniami. Wśród nich jest kucie palców dworzan jego wuja ostrzem miecza. Wściekli dworacy w pewnym momencie odbierają Amletowi pochwę z mieczem i blokują go gwoździami, tak że bohater nie jest go w stanie już wyciągnąć. W finałowej scenie sagi sprytny Amlet wykorzystuje to jednak, wiedząc, że jego wuj trzyma swój miecz pod poduszką. Podkłada mu w jego miejsce swój własny. Gdy dochodzi do ostatecznego pojedynku, Fëngon chwyta po broń ukrytą pod poduszką, ale nie jest jej w stanie wyciągnąć, zaś jego bratanek bezwzględnie to wykorzystuje. Końcem filmu dowiadujemy się nieco więcej o Gudrun, która okazuje się być całkiem szczęśliwa w objęciach człowieka, który zamordował jej pierwszego męża. Jej zachowanie zrodziło wiele pytań o jej prawdziwe inspiracje. Czy w rzeczywistości zaplanowała mord na Aurvandilu? Czy była jedynie oportunistką, która dostosowała się do sytuacji? Czy z czasem wyparła złe wspomnienia i wmówiła sobie, że rzeczywiście kocha Fjölnira? Wszystkie odpowiedzi są uzasadnione, ale lektura oryginalnej sagi może naprowadzić nas na rzeczywistą inspirację. Pierwotny, literacki Amlet miał jeszcze drugą żonę, szkocką królową Hermintrudę, która wydawała się go bezgranicznie kochać. Do czasu jednak, bowiem w pewnym momencie Amlet trafia wreszcie na godnego przeciwnika i ginie z ręki niejakiego Wigleka. Owdowiała królowa od razu rzuca się w ramiona zwycięskiego zabójcy swojego męża, co pozwala autorowi sagi wygłosić jadowitą tyradę uderzającą w kobiecą, przewrotną naturę. Kobiety, zdaniem saksogramatyka, są podatne na zachcianki, zapominają o wszelkich obietnicach przy każdej zmianie fortuny, a zmiana w ogóle prędko wymazuje wierność z ich serca. I tak dalej. Gudrun jest więc w tym momencie taką Hermintrudą oddającą się kolejnemu zwycięzcy, choćby po trupie męża. Amlef w końcu staje przed wyborem pomiędzy zemstą a miłością do krewnych. Zaskakujące wyznania jego matki uświadamiają mu, że dotychczasowy cel jego egzystencji pod postacią zemsty jest delikatnie mówiąc bezsensowny. Pomimo tego postawiony w podbramkowej sytuacji mężczyzna brnie dalej w obranym kierunku i niesie śmierć kolejnym krewnym. Śmierć jego kuzyna Thorira pozwoliła twórcom filmu zekranizować jeden z najbardziej znanych fragmentów tekstów źródłowych z epoki Wikingów. Mówię oczywiście o relacji z pogrzebu wodza Rusów autorstwa Ahmada ibn Fadlana. O samym pogrzebie mówiłem bardzo szczegółowo w innym odcinku Mrocznych Wieków, w całości poświęconym podróży arabskiego dyplomaty z Bagdadu aż nad Wołgę. Dość rzec, że to co widzimy podczas pogrzebu jest bardzo realistycznym odtworzeniem części rytuałów. Reżyser oszczędził nam wielodniowych libacji rodziny oraz grupowych gwałtów na niewolnicy wybranej na pośmiertną małżonkę zmarłego. Poza tym jednak pogrzeb Thorira jest wzorowany na autentycznej relacji zanotowanej około 912 roku, czyli niemal w tym samym czasie, w którym ma miejsce akcja filmu. W końcu główny bohater zabije nawet swoją matkę i przyrodniego brata. Gudrun, umierając, wyrazi nawet wdzięczność za przebicie jej serca, dzięki czemu zapewne będzie jej łatwiej dostać się do jakiejś zacniejszej lokacji w zaświatach. Ta scena jest oczywiście przesadzona, gdyż przebicie serca owocuje błyskawiczną śmiercią i matka Amleta raczej nie byłaby w stanie wypowiedzieć w tej sytuacji tak elokwentnej kwestii. Gudrun przeczuwała swoją śmierć i gotowała się na spotkanie z Freją, o czym dowiadujemy się ze scen usuniętych podczas montażu przez reżysera. W internecie można znaleźć dwa fragmenty usuniętych scen, zaś wszystkie znajdują się na wydaniu DVD lub Blu-ray. Atmosfera filmu gęstnieje bliżej końca, a my otrzymujemy kilka nadprzyrodzonych wizji, które nie do końca muszą być urojeniami. Odyn w towarzystwie swoich kruków przybywał uratować Amleta z beznadziejnej wydawałoby się sytuacji. Widać, że przeznaczenie musi się zmaterializować, w końcu nawet jego wuj Fjölnir uświadamia to sobie. Zanim jednak dojdzie do ich finałowego pojedynku, na ekranie zobaczymy Walkyrię.
demoniczna, dziewicza, wojowniczka, widoczna na ekranie, raz ratuje głównego bohatera, choć bardziej prawdopodobne jest to, że Olga wywiozła go z miejsca kaźni, to w końcu zawozi go do Asgardu, do Valhall. Strój i rynsztunek Walkyrii w ogóle nie powinien być rozpatrywany pod kątem historycznej zgodności z czymkolwiek, gdyż bliżej jej do wagnerowskich oper, aniżeli wczesnośredniowiecznych pól bitew. Tak czy inaczej, Walkyria dosiada rumaka przyozdobionego łabędzimi piórami. Podobnie jej hełm zdobi łabędź. Faktycznie, co najmniej kilka mitycznych Walkyrii miało przybierać postać łabędzi. Zęby demonicznej blond włosej dziewicy zdobią poprzeczne rowki, które co niektórym nasunęły skojarzenia z aparatem nazębnym. Oczywiście niesłusznie. Archeolodzy odkryli około 30 czaszek z epoki Wikingów, w których uzębienie zostało zmodyfikowane w podobny sposób. W popkulturze często pojawiają się interpretacje widzące w takich sztucznych modyfikacjach uzębienia oznakę przynależności do jakiejś kasty wojowników. Ale nie ma na to żadnych dowodów. Wszystkie czaszki odkryte z podobnymi modyfikacjami należały do mężczyzn, z których wielu było osobami o niezbyt wysokim statusie. W przynajmniej jednym wypadku wydaje się, że modyfikację miał niewolnik złożony w ofierze do grobu ze swoim panem lub po prostu jakimś ważniejszym wojownikiem. Te horyzontalne modyfikacje zębów co prawda mogły oznaczać przynależność do jakiegoś cechu kupieckiego bądź innego bractwa, ale nie mamy na to żadnych stuprocentowo pewnych dowodów, jedynie hipotezy. Podobnie nie wiadomo, czy takie modyfikacje były w jakikolwiek sposób barwione. Można się spotkać czasem z hipotezą, że były wypełniane barwioną żywicą, ale z tego co wiem, taka żywica nie byłaby w stanie utrzymać się przez dłuższy czas w takim rowku i po prostu by wypadła, więc raczej należy włożyć to pomiędzy bajki. Twórcy filmu, tak w tym, jak i w wielu innych momentach, postanowili po prostu wrzucić taki detal, nie tracąc czasu na łopatologiczne tłumaczenie go widzom. Kto o tym wie, na pewno się uśmiechnie pod nosem. Kogo to zainteresuje, spróbuje głębiej zbadać temat. No a przekonana o swojej nieomylności gawiedź będzie drwić z aparatu nazębnego Walkyrii. Walkyrie są bardzo popularnymi, ale jednocześnie dość tajemniczymi postaciami z mitologii skandynawskiej. Docelowo uważa się je za młode, piękne kobiety, które na rozkaz Odyna ruszały na swoich rączych rumakach i nie tylko wybierały, lecz również wynosiły z pól bitew najdzielniejszych poległych, których następnie zanosiły do Valhall. W późnych relacjach z pewnością tak było, ale te wcześniejsze zdają się sugerować, że walkyrie były personifikacją zdarzeń i uczuć towarzyszących bitwie. Stąd też ich imiona takie jak siejąca zamęt, krzycząca, łoskot, wściekła, czas topora czy inne. Były przerażające, okrutne i drapieżne. W jednej z zachowanych pieśni spotykamy je, gdy podczas zupełnie realnej bitwy tkają bojowy sztandar, wykorzystując ludzkie jelita jako nici tkaniny, zaś czaszki jako ciężarki osnowy. Zakrwawione włócznie, miecze i strzały z kolei służą im jako krosna. Po skończonej pracy demoniczne walkyrie szybują na swoich rumakach, jednocześnie rozrywając tkaninę z jelit. W tym samym czasie pole bitwy zalewa krew tryskająca z ciał martwych wojów. Przyznam się szczerze, że ta makabryczna wizja walkyrii jest bliższa pierwotnym wierzeniom Germanów i Skandynawów i coś takiego chętnie zobaczyłbym kiedyś na ekranie. W końcu, jak już mamy demitologizować popularne urojenia na temat Wikingów, to pójdźmy do końca. Przeznaczenie każe Amletowi walczyć z jego wujem u legendarnych bram Helu. Pod tą nazwą kryje się Niflheim, skandynawska kraina ciemności, w której władzę Odyn oddał córce Lokiego, bogini o imieniu Hel. Helheim był miejscem kojarzonym z zimnem i lodem jako część Niflheimu. W krainie tej mieli znaleźć się zmarli ze starości bądź z powodu choroby. Był to więc jeden ze staroskandynawskich zaświatów. U jego bram stoczył finałową walkę dwaj kombatanci, Amleth i Fjölnir. Reżyser wybrał autentyczny, aktywny islandzki wulkan Hekle jako tło tego starcia. Ten aktywny wulkan już w średniowieczu zaczął wśród chrześcijan uchodzić za bramy piekieł. Stworzenie bram Helu w aktywnym wulkanie wygląda na synkretyzm wierzeń chrześcijańskich i nordyckich. Dwaj przeciwnicy spotkają się na szczycie wulkanu nadzy, uzbrojeni jedynie w miecze i tarcze. Tutaj muszę tylko wspomnieć, że wszystkie tarcze użyte w filmie kształtem i rozmiarami są wzorowane na autentycznych znaleziskach, ale są od oryginałów znacznie cieńsze.
Po prostu aktorzy nie byliby w stanie bez solidnego, długotrwałego przygotowania machać oryginalnymi tarczami tak energicznie, jak widzimy to na filmie. Tym niemniej wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego panowie walczą nago? Cóż, odpowiedzi może być kilka. Po pierwsze, to aktywny wulkan, jest tam niewiarygodnie ciepło i może warto byłoby się rozebrać. Po drugie, to walka rytualna, rządząca się swoimi prawami. No i wreszcie po trzecie, wpiszcie sobie w Google Frank Frazetta i przejdźcie do sekcji grafik. Reżyser filmu jest wielkim fanem Conana Barbarzyńcy, a wiele scen jest na nim bezpośrednio wzorowanych. Frank Frazetta był autorem plakatów do pierwszego Conana oraz licznych grafik z gatunku fantasy, ukazujących muskularnych, półnagich bądź nagich wojowników prężących się w walce z dzikimi zwierzętami, demonami czy innymi jaszczurami. Prywatnie myślę, że scenografia finałowej, rytualnej walki jest inspirowana z kilku kierunków. Całość zaś podchodzi bardziej pod fantasy w tym momencie, aniżeli kino historyczne. Nie ma się co nad tym rozwodzić. Ciekawostką jest fakt, że antagonistą w tym pojedynku nie jest Klaes Bang, czyli aktor wcielający się we Fjolnira, ale polski kaskader Jacek Jagódka, który użyczył tutaj swojego ciała i umiejętności. Głowę duńskiego aktora wklejono podczas edycji. Klaes Bang musiał być w tej scenie zastąpiony, gdyż dzieliła go zbyt duża różnica wieku od odtwórcy głównej roli. Jest mężczyzną po 50, a i fizycznie zbyt wyraźnie odstawał od Aleksandra Skarsgarda. Czas na podsumowanie. Naszym zgodnym zdaniem The Northman jest póki co najlepszym pod kątem wierności realiom ekranizowanego okresu filmem o epoce wikingów. Nie oznacza to, że jest filmem idealnym i sam gdybym miał możliwość wprowadzenia zmian, z pewnością bym z niej skorzystał. Chociaż w większości filmu bym nie ruszał. Wikingowie są zaraz po starożytnych Rzymianach chyba najczęstszymi bohaterami filmów i gier w ostatnich dekadach, o ile mówimy o dawnych, preindustrialnych cywilizacjach. Pomimo tego, ilość nigdy nie przeszła w jakość i poprzeczka w filmach oraz serialach z ich udziałem jest zawieszona nieprawdopodobnie nisko. Robert Eggers nie miał więc specjalnie trudnego zadania, tworząc swój trzeci pełnometrażowy film, aby Northmana uznać za najrealistyczniejszy obraz o wikingach. W tym kierunku zrobił więcej, aniżeli musiał i mam nadzieję, że dzięki temu ten obraz stanie się jakimś punktem odniesienia dla kolejnych produkcji, przynajmniej pod względem rekonstrukcji kultury materialnej. Northman jako film już stał się kultowym klasykiem gatunku, przynajmniej moim zdaniem. Co prawda w kinach poniósł raczej porażkę, ale jego wyniki na VOD oraz ze sprzedaży płyt okazały się póki co bardzo dobre. Reżyser postawił na opowiedzenie historii bez wciskania na siłę odniesień do nowoczesności oraz aktualnie modnych ideologii, dzięki czemu stworzył dzieło, które nie zestarzeje się za dekadę. Niespotykana w takich filmach wierność realiom historycznym oraz liczne i rozsądne odniesienia do mitologii skandynawskiej będą długo działały na jego korzyść. Film nigdy nie osiągnie moim zdaniem statusu blockbustera jak Gladiator czy Braveheart, ale spokojnie znajdzie grono wielbicieli. Pozostaje tylko żałować, że Robert Eggers nie miał większej swobody artystycznej. Wiemy, że chciał nakręcić film w całości w języku staronordyckim, na co nie wyrazili zgody producenci. Co w pewnym sensie rozumiem. Sam reżyser podsumował to krótko. Cóż, nie jestem Melem Gibsonem. Nawiązując tym samym do Pasji i Apokalipto, które reżyser m.in. Bravehearta nakręcił w wymarłych językach. Łacinie, aramejskim i języku jukatek. Analizę przygotowali Michał Kuźniar, Mikołaj Kantorowski i Paweł Leś. Odwiedź nas na YouTube, gdzie możesz komentować nasze filmy. Jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana, możesz wspierać nas na Patronite.